Jesteśmy na cmentarzu żydowskim w Łodzi, na takich głębokich bałutach, na Marysinie, różnie mówiono o tym miejscu. To jest jedna z najważniejszych nekropolii żydowskich w Europie i jedna z najważniejszych nekropolii żydowskich w Polsce. W końcu XIX wieku, kiedy zaczęła funkcjonować, w Łodzi mieszkało ponad 100 tysięcy Żydów. Było to bardzo ważne miasto dla społeczności żydowskiej i było to ważne miasto przemysłowe. Historia tej nekropolii właściwie cały czas się toczy, bo cmentarz cały czas funkcjonuje i gospodarzem tego miejsca jest gmina wyznaniowa żydowska w Łodzi. Jesteśmy na części przedpogrzebowej, na części gospodarczej, przed pięknym budynkiem domu przedpogrzebowego, który został ufundowany w 1896 roku. Kiedyś, jeszcze przed II wojną światową, kiedy społeczność łódzkich Żydów miała ponad 230 tysięcy osób, to było ponad 33% populacji Łodzi, było to drugie po Warszawie największe żydowskie miasto w Polsce. Znajdowały się na tym terenie dodatkowe budynki. Była niewielka synagoga, była mykwa, czyli łaźnia rytualna. Był też dom dla osób, które zajmowały się tym cmentarzem. Dziś nie ma tych elementów. Pozostał ten piękny budynek, o którym będziemy jeszcze mówić. Ale najpierw opowiemy o historii tego miejsca. Budynek domu przedpogrzebowego pochodzi z końca XIX wieku, bo właśnie wtedy zaczęła się historia tego miejsca. Wcześniej w Łodzi funkcjonował cmentarz, stary cmentarz żydowski przy ulicy Wesołej, który w końcu XIX wieku przestał już pełnić swoją funkcję, albowiem brakowało miejsca na kolejne pochówki. Władze gminy żydowskiej wówczas zaczęły starać się u władz carskich o zgodę na utworzenie nowej nekropolii i tę zgodę uzyskały właśnie w latach 90. XIX wieku. Pierwszy kawałek działki ufundował Izrael Poznański, 10 hektarów, dzięki któremu ta nekropolia mogła się rozbudowywać. I do początku XX wieku w sumie ten cmentarz liczył 40 hektarów powierzchni. Architektura domu przedpogrzebowego nawiązuje do przemysłowej historii miasta. Ceglane elewacje, wielkie okna pokazują, że cmentarz żydowski jest częścią industrialnej metropolii, jaką jest w tym czasie Łódź. Wśród oryginalnych elementów wyposażenia domu przedpogrzebowego na cmentarzu żydowskim w Łodzi znalazło się pomieszczenie, gdzie dokonywano rytuału oczyszczenia, tak zwanej tahary. Pierwotnie takie pomieszczenia były dwa, jedno dla kobiet, drugie dla mężczyzn. W tym pomieszczeniu, gdzie dokonywano rytuału tahary, bardzo istotną rolę odgrywał stół, na którym kładziono zwłoki i które to zwłoki przygotowywano do pochówku. Ten znajdujący się tutaj stół jest stołem oryginalnym z początku XX wieku. Oprócz tego w domu przedpogrzebowym znalazło się jeszcze kilka bardzo ciekawych eksponatów. Jest to oryginalny karawan, jest to piec, w którym rozgrzewano tutaj pomieszczenia, by właśnie można było dokonać rytuału oczyszczenia. Jest specjalny podest, gdzie mówcy wygłaszali mowy pogrzebowe. Ta piękna przestrzeń domu przedpogrzebowego dziś funkcjonuje właściwie jako wystawa, jako przestrzeń czasami wystawiennicza. Odbywają się tutaj niektóre uroczystości. O historii tego miejsca przypomina tablica dedykowana Minie z Dobrzyńskich Konsztat, która ufundowała ten dom przedpogrzebowy właśnie ku pamięci swojego męża Hermana Konsztata, który był bardzo ważną osobą, radnym miejskim, dzięki któremu szkolnictwo żydowskie bardzo się rozwijało, dzięki któremu jest kilka ważnych budynków w Łodzi, między innymi przepiękna kamienica przy ulicy Piotrkowskiej 55. O Konsztatach i o grobowcu, który stanął w głównej alei, przy głównej alei tego cmentarza, opowiemy nieco później, kiedy rozpoczniemy spacer. Zapraszam Państwa, już będziemy oglądać tę niezwykłą i ważną nekropolię. Główna aleja cmentarza przy ulicy Brackiej jest nazywana często ulicą Piotrkowską tego cmentarza. Właśnie tutaj znajdują się najbardziej okazałe, najciekawsze mauzolea różnych słynnych rodzin
łódzkich przemysłowców, filantropów i fabrykantów. Tuż przy głównej bramie do cmentarza, która symbolizuje przejście między światem żywych a światem umarłych, znajduje się piękne mauzoleum rodziny Rozenblatów. Dzisiaj niestety nie ma już pięknych zdobionych liter, ale rozmiar tego mauzoleum świadczy o potędze, jaką była ta rodzina. Byli właścicielami fabryki, w których dzisiaj mieści się kompleks Politechniki Łódzkiej, a wcześniej fabryka produkująca bawełniane tkaniny. Tuż obok grobowca rodziny Rozenblatów piękne, bardzo interesujące w swojej formie architektonicznej mauzoleum rodziny Kestenbergów, które swoją formą ma nawiązywać do murów starożytnej Jerozolimy. Znajdujemy się przed grobem jednej z najważniejszych postaci żydowskiej Łodzi końca XIX i początku XX wieku. Rabin Eliahu Chaim Meisel był rabinem Łodzi przez 40 lat. Od 1874 roku do 1912 roku i zasłynął jako osoba dialogu, która organizowała różne ważne wydarzenia filantropijne, między innymi z chrześcijanami. Kiedy zmarł w 1912 roku, odprowadzały go tysiące łodzian, nie tylko Żydów łódzkich, ale także gości przybyłych z całej ówczesnej Polski i Europy, jak i właśnie łodzianie, chrześcijanie, którzy doceniali jego działalność. Ten grobowiec ma też bardzo piękny kształt, przypomina rodały tory. Obok niego po prawej stronie jest pochowany Gabriel Segal, który był rabinem, też ważną postacią Łodzi. Jego syn był ostatnim rabinem tej synagogi, która została opisana przez Itzhaka Katzenelsona w pieśni o zamordowanym żydowskim narodzie. Także mamy tutaj historię Eliahu Chaima Meisla i mamy przy okazji jeszcze dodatkowo historię Segala. Tuż obok mauzoleum rabina Meisela znajduje się grób Abrahama Kamienickiego, jednego z kronikarzy getta łódzkiego. Kronika getta łódzkiego jest wyjątkowym źródłem do poznawania dziejów łódzkiego getta. Pisana od stycznia 1941 roku do lipca 1944, niemal dzień po dniu opisuje gehennę mieszkańców łódzkiego getta. Wytwarzana była w Wydziale Archiwum Administracji Żydowskiej w bardzo podobnych okolicznościach jak tajne archiwum grupy Onek Szabat w getcie warszawskim. Kronika getta powstawała jednak jako legalny, oficjalny dokument, a nie jako ukryty, sekretne archiwum. Znajdujemy się teraz przy grobie Bronisławy Rotsztatówny, skrzypaczki, ważnej artystki zarówno przedwojennej Łodzi okresu getta, jak i Łodzi powojennej. Rotsztatówna zarówno uczyła gry na skrzypcach, jak i sama występowała z orkiestrą albo solo. Bardzo często akompaniował jej Tadeusz Ryder, który później w getcie tworzył orkiestrę symfoniczną. Bronisława Rotsztatówna była osobą, która bardzo często występowała, grała najpiękniejsze koncerty. Jest często wspominana w kronice łódzkiego getta. Została wysłana do obozów, ale wróciła po wojnie w 1945 roku i została pierwszą koncertmistrzynią Filharmonii Łódzkiej. W 70. rocznicę jej śmierci Filharmonia Łódzka ufundowała nowy nagrobek i było tutaj uroczyste odsłonięcie tego pomnika. Pamiętamy o Rotsztatównie. W tym miejscu pochowani są Mina i Herman Konsztatowie, o których mówiliśmy przy domu przedpogrzebowym i w domu przedpogrzebowym. Herman Konsztat był jednym z najważniejszych początkowo fabrykantów, przemysłowców, później działaczem społecznym, był radnym miejskim łódzkim, był także jednym z twórców Miejskiego Towarzystwa Kredytowego, dzięki któremu tak naprawdę powstała Łódź, rozwijała się, powstawały nowe fabryki. Mina Konsztat przeżyła swojego męża o ponad 20 lat. I to ona ufundowała dom przedpogrzebowy właśnie po to, aby mogła być pochowana ze swoim mężem przy głównej alei
razem. Bo może warto tutaj powiedzieć, że jednak na tradycyjnych żydowskich cmentarzach są oddzielne kwatery. Także tutaj, na tym cmentarzu, są oddzielne kwatery dla mężczyzn i kobiet. A w tej alei wyjątkowej, są groby, które są grobami rodzinnymi. I tutaj jest właśnie przepiękny, choć jednocześnie bardzo skromny grobowiec Konstantów. Najbardziej okazałem mauzoleum przy głównej alei cmentarza żydowskiego, a chyba też najbardziej okazałem mauzoleum na całym cmentarzu żydowskim w Łodzi, jest grób rodziny poznańskich. Powstał na początku XX wieku, dekorowany jest bardzo bogato, między innymi mozaiką wykonaną przez włoski warsztat Antoniego Salvatiego. Rodzina poznańskich zresztą zastrzegła sobie wzniesienie tego mauzoleum w kontrakcie, przekazując im pierwsze 10 hektarów ziemi na budowę tego cmentarza. Mauzoleum jest punktem odniesienia do wszystkich niemal wycieczek, które przychodzą na cmentarz żydowski w Łodzi. Mauzoleum też wygląda naprawdę w spektakularny sposób. Nawiązuje swoją architekturą zarówno do architektury średniowiecznej romańskiej, jak i zawiera wiele elementów historyzmu czy secesji czasu, w którym powstało. W czasie I wojny światowej mauzoleum zostało lekko uszkodzone przez pociski artyleryjskie, co widać, jak się dokładnie przyjrzeć temu budynkowi. Nazywany jest zresztą przez swoją skalę ostatnim pałacem rodziny poznańskich. Zastanawialiśmy się, czy opowiedzieć o tym miejscu, o tym grobie i o tej postaci, ale jesteśmy w tym momencie naprzeciwko grobowca, mauzoleum Izraela Poznańskiego, króla łódzkiego przemysłu, a tutaj pochowany został w 1960 roku król łódzkiego półświatka, tego międzywojennego, Menachem Bornstein, który bardziej znany jest jako Ślepy Max. Był nazywany takim łódzkim Robin Hoodem albo Janosikiem, ale trochę bliżej mu było chyba do Al Capone, ponieważ był po prostu gangsterem, królem złodziei. Arnold Mostowicz, który był w łódzkim getcie lekarzem i zostawił swoje świadectwo i opowieść o Łodzi, zarówno okresu wojny, jak i przedwojennej, stworzył właściwie legendę Ślepego Maxa i napisał balladę o Ślepym Maxie, gdzie mamy mnóstwo ciekawych historii. Menachem Bornstein przeżył wojnę w Związku Radzieckim, uciekł z Łodzi i znalazł się na terenie Związku Radzieckiego. Po powrocie, po wojnie, Menachem Bornstein już nie był królem półświatka, ale cały czas prowadził takie półlegalne interesy. Tuż obok mauzoleum rodziny poznańskich i tuż obok grobu Ślepego Maxa znajduje się mały, skromny grób bardzo ważnej osoby, bardzo ważnej postaci w historii łódzkiego getta, osoby, która sporządziła najważniejsze świadectwo do dziejów getta łódzkiego, jak nie najważniejsze, jedno z najważniejszych świadectw do zagłady w ogóle. Mówię mianowicie o grobie Dawida Sierakowiaka. Nastoletni Dawid Sierakowiak trafił do getta razem z całą swoją rodziną. Tuż przed wybuchem II wojny światowej rozpoczął pisanie dziennika. Jego dziennik, jak już powiedziałem, jest unikalnym świadectwem dziejów i losów mieszkańców getta łódzkiego. W swoim dzienniku zanotowywał, w jaki sposób fizjologia przejmuje władzę nad umysłami pod wpływem panującego w getcie głodu. Bardzo szybko zaangażowany w ruch syjonistyczny Sierakowiak zmieniał swoje poglądy bardziej w stronę lewicową, widząc niesprawiedliwości społeczne, jakie spotykały mieszkańców getta. Kontynuował pisanie dziennika niemal do ostatnich dni swojego życia. Zmarł w 1943 roku na gruźlicę i został pochowany tutaj właśnie na cmentarzu żydowskim w Łodzi, poza polem gettowym, ponieważ większość mieszkańców getta została pochowana na pustych kwaterach cmentarza żydowskiego, nazywanych dzisiaj polem gettowym, ale jest kilkaset grobów poza polem gettowym, wśród nich grób Dawida Sierakowiaka, gdzie spoczęli mieszkańcy getta łódzkiego. W 1941 roku zmarł w getcie Józef Ab, który był pedagogiem, nauczycielem i właścicielem przedwojennego żeńskiego gimnazjum, które znajdowało się przy ulicy Zielonej. Do tego gimnazjum chodziło mnóstwo dziewczynek, które ocalały i po wojnie trafiły w różne strony świata. W 2004 roku przyjechały na uroczystości 60. rocznicy likwidacji getta
i postanowiły postawić na grobie swojego nauczyciela, dyrektora i wychowawcy Macewę, a także tę ławeczkę. Przy głównej alei pochowany jest również Jankiel Jakub Herszkowicz, słynny, znany na całym świecie, autor piosenek i pieśniarz łódzkiego getta. Często na ulicach getta można było spotkać Jankiela Herszkowicza, któremu czasami towarzyszył muzyk z Wiednia Rosenzweig, wykonujących piosenki, które często w taki trochę humorystyczny, prześmiewczy sposób odnosiły się do rzeczywistości getta. Czasami także dosyć krytycznie w stosunku do administracji żydowskiej getta i do samego Rumkowskiego. Jankiel Herszkowicz przeżył II wojnę światową. Udało mu się po wojnie zarejestrować piosenki w studiu Polskiego Radia i dzięki temu, i dzięki pamięci ocalałych, te piosenki nadal są wykorzystywane. Stworzono filmy dokumentalne opisujące historię Herszkowicza. Ocalali, którzy przyjeżdżają na uroczystości likwidacji getta, zawsze wspominają i przypominają sobie słowa co najmniej kilku piosenek, których pamięć trwa do dzisiaj. Przyszliśmy niemal do końca głównej alei, po jej zachodniej stronie i tuż za mną znajduje się grób Maurycego Trębacza, artysty, bardzo ważnego malarza, jednego z najważniejszych malarzy żydowskich przełomu XIX i XX wieku. Był związany z Warszawą, studiował w Krakowie, z łódzkim artystą Samuelem Hirschenbergiem był w Paryżu, ale tuż przed I wojną światową był częstym gościem w Łodzi, tu przyjeżdżał, tu się zadomowił i tutaj został. W 1940 roku, tak jak większość łódzkich Żydów, trafił do łódzkiego getta, mieszkał przy ulicy Limanowskiego i w 1941 roku, czyli niecały rok później, zmarł w wieku 80 lat. Maurycy Trębacz przypomina o tym, że łódzkie getto było miejscem ostatniej drogi bardzo wielu artystów. W południowej części cmentarza znajduje się pole gettowe. Pochowanych zostało tutaj ponad 43 tysiące ofiar z getta łódzkiego. Większość z nich zmarła na skutek głodu, chorób lub została zamordowana w getcie. Tylko niewielka część pośród ofiar getta została pochowana poza polem gettowym. Jak widać, na tym terenie nie rosną prawie w ogóle drzewa, stąd wzięła się zresztą nazwa pole gettowe. Tutaj na polu gettowym pochowano poza Żydami z getta łódzkiego także Romów więzionych w obozie romskim przy ulicy Wojska Polskiego, deportowanych do getta Żydów z Rzeszy i Protektoratu, z Wiednia, Berlina, Emden czy Luksemburga. Tutaj też na polu gettowym pochowano wiele bardzo ważnych osobistości, które zmarło w getcie, chociażby Wilhelma Kaspariego, lekarza, radiologa, który był pionierem w badań nad leczeniem nowotworów właśnie za pomocą promieniowania. Pole gettowe przez wiele lat pozostawało nieupamiętnionym. W czasie funkcjonowania getta chowane osoby tutaj na polu gettowym oznaczane były tylko za pomocą małych drewnianych tabliczek, które bardzo szybko były zabierane po prostu na opał przez mieszkańców getta. Długo, długo, dopiero w latach 80. XX wieku pojawiły się pierwsze inicjatywy zapoczątkowane przez ocalałych bądź rodziny ocalałych, żeby upamiętnić właśnie ten kawałek historii łódzkiego getta i historii łódzkich Żydów. Pierwsze oznaczenia grobów za pomocą takich betonowych sarkofagów pojawiły się w końcu lat 80. Później w latach 90. i 2000. powstawały kolejne upamiętnienia, w tym kamień z tablicą pamiątkową ufundowany przez miasto, gdzie znalazła się informacja o tym, co się tutaj znajdowało i ile osób zostało tutaj pochowanych, ponad 43 tysiące. Znajdujemy się na pograniczu tak naprawdę okresu przedwojennego i wojny, gdzie jest pole gettowe. Za mną są groby Szymona Bajgelmana i Abrama Bajgelmana. Szymon Bajgelman był nestorem rodu muzyków łódzkich,
Dawid Bajgelman, jeden z najbardziej znanych kompozytorów łódzkiego getta, był jego synem. I razem z ojcem, kiedy przyjechali do Łodzi w około 1910 roku, zaczęli grać w łódzkich orkiestrach. Między innymi grali w tworzonej właśnie orkiestrze symfonicznej. Dawid Bajgelman nie przeżył wojny, został zamordowany dosłownie w przededniu zakończenia wojny w marcu 1945 roku. Dwóch jego braci, jego syn przeżyło wojnę. Najmłodszy z braci przyjechał do Łodzi, niestety kilka miesięcy po przyjeździe tutaj zmarł, jest pochowany tutaj na cmentarzu. Żona Dawida Bajgelmana zmarła na początku wojny, jest pochowana na polu gettowym. Jeden z braci, Chaim, później Henry Chaim Bajgelman, ocalał, był na terenie Niemiec i tam wraz z innymi muzykami z łódzkiego getta stworzył orkiestrę jazzową, którą nazwali The Happy Boys, Szczęśliwi Chłopcy. Na tym cmentarzu, jak staraliśmy się pokazać, jest pokazana historia jednej z łódzkich rodzin, ale takich rodzin było przecież bardzo wiele. Na cmentarzu żydowskim wiele jest miejsc, które przypominają o tragedii mieszkańców getta łódzkiego. Wśród nich najbardziej chyba wstrząsającym jest miejsce wzdłuż muru cmentarnego, tuż przy głównej bramie do cmentarza. Jest to miejsce, gdzie zachowało się kilka wielkich wykopanych w ziemi jam, które miały być masowymi grobami ostatnich mieszkańców getta łódzkiego. Pierwotnie tych jam było więcej, 9. Do dzisiaj zachowało się zaledwie kilka. W jednej z nich, tuż po II wojnie światowej, zakopano znalezione na terenie getta zniszczone rodały i fragmenty ksiąg religijnych. Dzisiaj przy tych dołach bardzo często zatrzymujemy się, by pokazać, w jaki sposób upamiętniano więźniów getta tuż po II wojnie światowej. Tuż przy jednym z takich dołów znajduje się bowiem tablica wykonana tutaj w sierpniu 1947 roku, przy której zorganizowano obchody rocznicy likwidacji getta. Były to pierwsze tak duże obchody zorganizowane przez łódzką gminę żydowską, ocalałych łódzkich Żydów, którzy właśnie w tym miejscu, przy tych tablicach, przy tych dołach przypominali o historii getta łódzkiego i w tym miejscu, przy grobie ostatnich żydowskich łodzian, chcieli upamiętnić i przypomnieć tragiczną historię łódzkich Żydów. Po 1989 roku, kiedy do Polski można już było z łatwością przyjeżdżać, zaczęli tutaj wracać byli mieszkańcy Łodzi, ocalali z łódzkiego getta, a także ich dzieci, wnukowie. Spacerowali po Łodzi, poznawali miasto, chodzili do miejsc, w których uczyli się ich dziadkowie, rodzice i oczywiście też przychodzili tutaj na cmentarz żydowski. Nie zawsze mogli odnaleźć groby swoich dziadków, pradziadków, rodziców. I stało się tradycją, że właśnie na tym murze, na murze cmentarnym, zaczęły pojawiać się tablice dedykowane tym, którzy zostali zamordowani w czasie II wojny światowej. Te tablice są w różnych językach. Są w języku polskim, w języku angielskim, hebrajskim, jidysz, ale także w szwedzkim, po hiszpańsku, po francusku, w zależności od tego skąd czy gdzie rzuciły losy te rodziny. Także są to tablice, które opowiadają historię Łodzi żydowskiej, historię łódzkiego getta i historię tego cmentarza. Pomnik ten został zaprojektowany przez Adama Muszkę. Zawiera on w sobie wiele symboli znanych z Biblii czy tradycji żydowskich. Wśród nich jest symbol złamanego drzewa, przerwanego życia. Z tego drzewa wyrasta zielona gałązka z listkiem, który symbolizuje odrodzenie i nadzieję.
Na szczycie pomnika, obok obelisku symbolizującego po prostu kamień nagrobny, znajduje się sześcioramienny świecznik, który nawiązuje swoją formą do menory, ale również przekazuje nam informację o 6 milionach ofiarach zagłady. Co roku przy tym pomniku organizowane są obchody rocznicy likwidacji getta. Przez wiele lat organizowane były obchody likwidacji getta przez gminę żydowską i przez Związek Kombatantów. Od 2004 roku są to obchody organizowane we współpracy prezydenta miasta Łodzi i gminy wyznaniowej żydowskiej. Co roku właśnie tutaj, przed tym pomnikiem, zapalane są symboliczne świece przypominające tych, którzy zostali zamordowani. Ale nie tylko podczas uroczystości, które zawsze odbywają się w końcu sierpnia, warto tutaj przyjeżdżać. Zapraszamy przez cały rok do przyjeżdżania do Łodzi i poznawania jej historii, także historii wielokulturowej Łodzi, historii Łodzi żydowskiej. Ta nekropolia, na której opowiadaliśmy dzisiaj, jest bardzo ważną częścią jej historii, ponieważ mimo tego, że opowiada o śmierci, opowiada także o życiu. Thank you.